Podkowce Małe to nie jedyne nietoperze, jakie zamieszkują Szczawnice. Na strychach starych budynków można znaleźć letnie kolonie wielu innych gatunków. W takich miejscach rodzą się młode nietoperze. Zimą nietoperze zapadają w hibernację. Na ten czas świetnym schronieniem są dla nich dziesiątki pienińskich jaskiń. Nawet chiropterolodzy muszą przyznać, że Szczawnica to nie tylko nietoperze. Wycieczki do wąwozu Homole to atrakcja nie mniej znana niż pieniński spływ Dunajcem. Proszę powiedzieć, jak zwiedzać takie miejsca, żeby uniknąć tutaj tłumów turystów, żeby mieć możliwość nacieszenia się tą przyrodą od tak choćby jak dzisiaj? To może zacznę, że powiem, kiedy nie zwiedzać, bo to będzie chyba... Ludzie, nie przyjeżdżać w maju. Maj i jeszcze pierwszy początek czerwca. To jest najtrudniejszy okres dla gór. Co jest? No przepraszam dzieciaków, ale niestety wycieczki szkolne. Co nie rozdepczą, wyniosą w kieszeniach, to swoją drogą, ale resztę to jest po prostu chmara wycieczek. No bo co z nimi zrobić, bo tu koniec roku się zbliża i to jest właśnie to. Latem no wybierać taką porę jeszcze do południa, natomiast po południu ze względu na bliskość kuracjuszy i uzdrowiska Szczawnica, to są wycieczki najczęściej popołudniowe dla nich. No więc też znów jest zwiększony ruch. Najatrakcyjniej to już chyba wczesną wiosną. Wąwóz zaczyna już kwitnąć, końcem kwietnia. Już ściany niektórych skałek, na ścianach pojawiają się żółte kule, smagliczki, więc to już jest atrakcja. A jest trochę spokoju. Nie poganiany jest człowiek przez drugą grupę, tylko można sobie przejść w spokoju. Zobaczymy urdzik karpacki, no przepiękną roślinę, gdzie listki podobne do kopytnika zwyczajnego, no kwitnie te takie maleńkie dzwoneczki, no też ludziom zbytnio nie pokazuje, no bo to mówię, wykopywane do ogródku. Co można zobaczyć wspaniale? Nad potokami rośnie parzydło leśne, które nie parzy. Nie wszystkie się da pokazać ludziom. Tak ja mówię, no później zaczynają się wspinać po tych skałkach, zaczynają to obdzierać, zaczynają zrywać dziewięciosiły, no bo to jest piękna rzecz. Za mało roślin, za dużo ludzi, tak? Za dużo ludzi. Pokazując Szczawnicę, nie sposób zapomnieć o uzdrowisku. Czyli na stres i życiowy pośpiech woda Stefan, tak? Tak. No, między innymi w wodzie Stefana jest dużo rzeczywiście bromu, który no jakoś tam uspokaja nas, wycisza. I z tego zgiełku miejskiego, jeżeli ktoś przyjeżdża z problemami, staje obok
i przełącza biegi. Zdarzy się, że nawet aż do dwójki, jedynki to idzie z piątki. Początki uzdrowiska Szczawnica sięgają XIX wieku. Była sobie wioska, której gdzie dosłownie nie gdzieś tam włożono, to tryskała woda. I okazało się, że ta woda ma dobre działanie na drogi oddechowe, na układ pokarmowy. I no tak jak to jest w życiu. Roztaczają się coraz szersze kręgi i te wiadomości przechodziły dalej i dalej. I zaczęli zjeżdżać ludzie. Okazuje się, że Szczawy służyły miejscowym góralom na długo przed tym, zanim pojawili się tu kuracjusze. Wody mineralne u nas się nazywały zawsze Szczawy, od tego była później nazwa Szczawnica, bo po nas są Szczownica. Nasze babki gotowały ziemniaki na Szczawie i do tego nie potrzeba już było soli. Bardzo dobre były placki na blasę, choć to nazywa moskoliki, ale u nas to była mąka na Szczawie i upiecony na blasę taki placek. Było to bardzo dobre, albo z masło, albo ze słoninko, czy ze smolco. W późniejszych czasach, kiedy my już poznali smak kawy, doszły nasze mamy już do takie wprawy, że zalewały kawę wodą na pół ze Szczawu. I wtedy można było ze smakiem, gruby, ładny kozusek był na kawie, parzyło się i do dzisiejszego dnia to wykorzystujemy i parzymy kawę na Szczawie. O lecznicze wody trzeba pytać lekarzy, ale górale też mają swoje recepty. Według mojego zdania to najlepsza jest wanda. I na drugi przewodu pokarmowego jest dobry apetyt, lice, gardło. Także tu szczownicoki dość dobrze potrafią śpiewać, między innymi otys, jakby trzeba było. Wygląda na to, że naturowe ostoje powoli wrastają w pejzaż miasta. Mieszkańcy i samorządowcy zaczynają zauważać, że oprócz ograniczeń, europejska sieć ekologiczna to także promocja i reklama. Mieszkam akurat w takiej części Szczawnicy, gdzie tych nietoperzy jest bardzo dużo. Czy to są podkowce? Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na tym. Według chiropterologów, którzy tutaj nas odwiedzają czasami, to są właśnie też między innymi podkowce. Ale nietoperzy w Szczawnicy jest bardzo dużo i goście Szczawnicy nieraz się nimi też zachwycają. Jest to, no można powiedzieć, dla nas wyzwanie, dodatkowe utrudnienie, dodatkowe dokumenty, ale z drugiej strony nie możemy o tym zapominać, że Szczawnica jako miasto, jako gmina korzysta z tego, że jest blisko przyrody i musi się z nią liczyć, bo dzięki temu możemy pozyskać nowych gości, nowych ludzi, którzy przyjadą tutaj, żeby zobaczyć tą przyrodę taką, jaka jest.